w Trójcy Świętej jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na mszę wotywną o rozkrzewienie wiary, lekcję wyjętą z Księgi Mądrości. Zmiłuj się nad nami, Boże wszystkiego stworzenia, a wejrzyj na nas i ukaż nam światłość zmiłowania Twego. I ześlij strach Twój na narody, które Cię nie szukały, aby poznały, że nie ma Boga jeno Ty, i żeby opowiadały wielkie dzieła Twoje. Podnieś rękę Twą na obce narody, aby oglądały moc Twoją, bo jak przed oczyma ich pokazałeś swą świętość na nas, tak przed oczyma naszymi będziesz uwielbiony w nich, aby Cię poznali, jak i myśmy poznali, iż nie ma Boga prócz Ciebie, Panie. Wznów znaki i powtórz cuda, uwielbij rękę i prawe ramię, wzbudź zapalczywość i wylej gniew, zgładź przeciwnika i utrap nieprzyjaciela, przyspiesz czas i pomnij na koniec, aby wysławiano dziwne dzieła Twoje. Daj świadectwo tym, którzy od początku są stworzeniem Twoim i wzbudź przepowiadanie, które głosili w imię Twe pierwsi prorocy. Daj zapłatę tym, którzy Cię oczekują, aby prorocy Twoi okazali się prawdomównymi. I wysłuchaj próśb sług Twoich według błogosławieństwa Araona nad ludem Twoim i prostuj na nas drogę sprawiedliwości. I niech wiedzą wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, żeś Ty jest Bóg, patrzący na wieki. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc rzesze, ulitował się nad nimi, że byli strudzeni i porzuceni jako owce bez pasterza. Wtedy rzekł uczniom: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obchodzimy dzisiaj niedzielę misyjną. Kościół od samego początku, od przykazania samego Pana Jezusa, był po prostu misyjny. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak apostołowie poszli. Poszli w ten pogański świat. I tak poszli również misjonarze, poszli pierwsi męczennicy. Poszli i oddali swoje życie. Poszli do ewidentnie wrogów nauczania Pana Jezusa, którzy ich po prostu zamęczyli. Ale to zupełnie ich nie powstrzymało. To nie powstrzymało kolejnych pokoleń katolików przed tym, żeby iść i nauczać. Nauczać Ewangelii. Nauczać tego, co przekazał nam Pan nasz Jezus Chrystus. I tak Kościół robił aż do dzisiaj. Cały czas. Wszędzie, gdzie się tylko dało, posyłał misjonarzy. Czy to do Afryki, czy to do Azji, czy do Ameryki. Wszędzie, gdzie tylko się udało, posyłał misjonarzy, dlatego, że wierzył w to, co Pan Jezus nam objawił. Że On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Że aby się zbawić, trzeba przyjąć chrzest. Dobrze wiemy, że dzisiaj już tak nie jest. Że dzisiaj w praktyce nie głosi się już tego, że Pan Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. Że nie jest to treścią ani kazań, ani listów pasterskich, biskupich, ani nauczania samego papieża. Dzisiaj widzimy, że w nauczaniu w zasadzie całej hierarchii kościelnej cele są doczesne. Ekologia, powszechne braterstwo. A religie, wszystkie religie są postrzegane jako środki do tego, żeby te ziemskie cele osiągnąć. Skąd taka zmiana? Otóż odpowiedź jest dosyć prosta. Herezja modernizmu, która powstała pod koniec XIX wieku, zakładała, że wszystkie religie są tworem, tylko i wyłącznie tworem ludzkich potrzeb, ludzkich uczuć religijnych. Wszystkie religie. Tylko i wyłącznie twór ludzkich uczuć. Jeśli tak, no to oczywiście nie ma różnicy pomiędzy jedną a drugą. Jeśli tak, no to oczywiście nie ma potrzeby
prowadzić żadnych misji. Jeśli tak, to faktycznie niech religie zajmują się ziemskimi sprawami i tym, żeby spokojnie współistnieć. I niestety to, co dzisiaj mamy, tą powszechną naukę w Kościele, to przemilczenie tego, że Pan nasz Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, że nie ma innej drogi do zbawienia niż Pan nasz Jezus Chrystus, jest pokłosiem. Pokłosiem herezji modernizmu, która zostawiła po sobie ten ślad, która przynosi dzisiaj te zatrute owoce. My dzisiaj jednak chcemy obchodzić tą niedzielę misyjną. Tą niedzielę, która przypomina nam, że każdy z nas ma obowiązek. Obowiązek misyjny, obowiązek niesienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, gdy stoimy przed nową falą prześladowań, prześladowań w zasadzie nie tylko wiernych, to można powiedzieć, że przed nową falą prześladowań zdrowego rozsądku. Tak, prześladowań, które już oczywiście w dużej mierze atakują właśnie wiernych. Nawet może nie tyle Kościół, co wiernych, to znaczy tych, którzy faktycznie chcą wierzyć, tych, którzy faktycznie chcą przystępować do sakramentów, bo jak dobrze wiemy, hierarchia Kościoła jeszcze tym prześladowaniom będzie przyklaskiwała. I gdy stoimy przed tą nową falą prześladowań, to nie zapominajmy, że jesteśmy misjonarzami. Nie zapominajmy, że od samego początku Pan Jezus wysłał ludzi właśnie w takie warunki, że On wobec prześladowań, wobec wrogów, wobec tych bestii na arenie rzymskiej, Pan Jezus mówi: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I mówi o tym, że gdy będą was zabijać, to będą myśleli, że czynią przysługę Bogu. I na to musimy być gotowi. I to nie powinno nas w żadnym wypadku zaskakiwać. Dlatego pięknie nam ta dzisiejsza niedziela misyjna pasuje do tych ciężkich czasów. Pięknie pasują do naszej sytuacji teksty dzisiejszej mszy świętej, gdzie w lekcji prosimy o to, aby Bóg pokazał swoją moc. Niech poganie zobaczą, kto jest Panem. Jakże pięknie możemy, jakże bardzo możemy się z tą prośbą dzisiaj zjednoczyć, jakże dobrze możemy ją zrozumieć. I Ewangelia, Pan Jezus, który chodzi. Żniwo wprawdzie wielkie, a ludzie porzuceni jako owce bez pasterza. Znowu, jakże bardzo to pasuje dzisiaj, gdy pasterze Kościoła nie tylko nie protestują, gdy zamyka się kościoły, gdy odcina się ludzi od sakramentów, ale jeszcze temu będą przyklaskiwani. Jakże bardzo owce są dzisiaj bez pasterza. A my prośmy. Prośmy tedy Pana żniwa, aby posłał nam prawdziwych pasterzy. Takich, którzy będą gotowi oddać życie swoje za owce. I teraz, stojąc przed tą nową falą prześladowań, kiedy już nie tylko do kościoła pewnie pójść nie będzie można, ale w ogóle nawet spotkać się z drugim człowiekiem nie będzie można. Kiedy prześladowanie dotyczy oczywiście sakramentów, oczywiście mszy świętej, ale nawet tak prostych, zwykłych rzeczy jak relacji międzyludzkich. Stojąc przed tym strasznym prześladowaniem, bądźmy gotowi dać to świadectwo. Świadectwo wiary. Przyjdźmy tutaj do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy zawsze. Niezależnie od tego, co się nie będzie działo. Zachowajmy tą wierność wobec mszy świętej, wierność wobec sakramentów świętych. I w ten sposób naprawdę damy świadectwo. I pamiętajmy, że trudne czasy, czasy prześladowań, to są czasy, kiedy można też dostąpić szczególnych łask. Kiedy nasza wiara zostaje poddana próbie, wtedy otrzymujemy też siłę do tego, aby w tej próbie wytrwać. Jest to okazja do tego, aby naprawdę dać świadectwo. Jest to okazja również do tego, aby być prawdziwym misjonarzem, bowiem krew męczenników jest posiewem dla chrześcijan. I nawet jeśli nie przyjdzie nam dosłownie przelać krwi, to też zupełnie wykluczone nie jest. To każde prześladowanie można widzieć w ten sposób. Każde prześladowanie jest posiewem dla chrześcijan. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.